Dzień dobry. Witam w kolejnej rozmowie dotyczącej konferencji TEDx Warsaw Women. Obok mnie niesamowita osoba, przedstawicielka naszego partnera strategicznego firmy Allegro, Alina Magowska. Alina zajmuje bardzo interesującą rolę w swojej firmie, o czym za chwileczkę powie. Ma również niesamowite wykształcenie w tym kierunku. Psycholog poznawczy. Dla rozumienia biznesu ukończyła również studia MBA. Ale łączy ze sobą kilka światów i to światów nieprzypadkowych. Ludzi, technologii i biznesu. Jak to robi? Co doprowadziło do tego, że znalazła się w tym konkretnym miejscu, w tej konkretnej firmie? Mam nadzieję, że dzisiaj nam o tym wszystkim opowie. Dzień dobry, Alino. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie i cieszę się, że będę miał przyjemność z tobą rozmawiać. Jakbyś mogła zacząć od tego, by przybliżyć nam swoją rolę w firmie Allegro. Cześć Piotrze, ja też się bardzo cieszę, że dzisiaj tutaj jestem. Powiem kilka zdań faktycznie o tym, co robię, bo rola, którą mam, jest bardzo cross-obszarowa i tak jak powiedziałeś, łączę ze sobą wiele światów, świat biznesu, świat technologii i przybliżam użytkownika, klienta do tego, co robimy na co dzień. Jestem dyrektorką działu, który się nazywa User Experience, projektowanie doświadczeń klientów. W tym dziale badamy potrzeby klientów, ale też to, co sprawia im trudność w poruszaniu się po serwisie, ale też korzystaniu z różnych naszych usług typu Smart czy Allegro Pay. Natomiast druga część mojej pracy to jest projektowanie, czyli odpowiadanie tak naprawdę na to, co nie działa, ale też właśnie na te potrzeby, pragnienia i marzenia naszych klientów. Więc mam niesamowitą rolę w tej organizacji. Alino, ja się bardzo cieszę, że spotykam taką osobę jak ty, bo w zasadzie trochę redefiniujesz to, jak postrzegane jest dzisiaj IT, obszar nowych technologii. Bo do tej pory wiele osób uważa, że IT to głównie mężczyźni, głównie inżynierowie, czyli taka twarda wiedza technologiczna. Natomiast u ciebie pojawia się psychologia poznawcza. Pojawia się badanie myślenia człowieka, jego zachowań. Powiedz mi, na ile to jest coś niespotykanego w obszarze nowych technologii, a na ile takich kobiet jak ty jest po prostu więcej i to IT jest czymś szerszym niż tylko taka czysta, twarda inżynieria. Tak, myślę, że w myśl właściwie tutaj tegorocznej edycji TEDx Women, czyli redefinicję. I tak naprawdę myślę, że powinniśmy zredefiniować w ogóle technologię, bo technologia kojarzy nam się z twardą infrastrukturą, prawda? Natomiast musimy patrzeć bardzo całościowo, żeby tworzyć produkty, z których ludzie będą chcieli korzystać i usługi, z których będą chcieli korzystać i żeby mieli niezapomniane wspomnienia z kontaktu i z użytkowania z tych usług i produktów, to tak naprawdę potrzebne są różne role. Różne role, czyli od właściwie badaczy, którzy pokazują tę perspektywę klienta, do osób, które już kodują i tak naprawdę tworzą fizycznie ten produkt. Więc tak naprawdę technologia też przechodzi swoją redefinicję. Ale też co ciekawe, w badaniach, które niedawno czytałam, faktycznie 50% kobiet nie aplikuje na stanowiska technologiczne, typowo technologiczne, dlatego że właśnie technologia kojarzy im się z backendem. Czyli rozumiem, tak. że to jest takie trochę niewłaściwe postrzeganie, że w ramach obszaru nowych technologii jest również miejsce dla osób o takim, powiedziałbym, bardziej humanistycznym profilu. Ależ oczywiście, jak najbardziej. Ja pamiętam takie nasze pierwsze spotkanie Allegro Tech Meeting, to jest takie nasze spotkanie, nasze właściwie święto technologiczne, gdzie wszyscy z technologii spotykają się, biorą udział w wykładach, ale też mogą podzielić się swoją wiedzą. I pamiętam, że X lat temu, to było powiedzmy prawie że dekadę wstecz. Pamiętam, że miałam swoje pierwsze wystąpienie, gdzie byłam pierwszym humanistą, który wystąpił właśnie na tym spotkaniu i było to dość niespotykane i też właściwie zaczęłam od tego, co piekielni humaniści robią na technologicznej konferencji, ale odbiór był bardzo pozytywny, bo faktycznie pokazywał, po co to robimy. I ja myślę, że nie tylko róbmy dobre rzeczy, ale róbmy
róbmy rzeczy właściwe, które ludzie będą chcieli, z których ludzie będą chcieli korzystać. I po to właśnie różne role w technologii. Alino, super, że mówisz o rzeczach właściwych, bo tu na myśl przychodzi mi opis, który znalazłem pod zdjęciem dotyczącym partnerstwa strategicznego Allegro i TEDx Warsaw Women. Tam w tym podpisie znalazłem taki fragment, że łączą nas wartości. Więc ja bym cię podpytał o te rzeczy właściwe, bo to zakładam, że to też pewnie nie przypadek, że jesteś akurat w Allegro, bo gdzieś na swojej ścieżce życiowej widziałem też inne marki, no, które uznałbym raczej za dość popularne, a co najmniej bardzo znane. A to jednak Allegro cię przyciągnęło, więc jakie to wartości? Co tam takiego odnajdujesz, że to jest miejsce, gdzie jesteś? To prawda, tak jak wspominałam, w Allegro jestem już dekadę i właśnie w tym roku obchodzę też swoją rocznicę, 10. I tak naprawdę szukam cały czas nowych rzeczy i ja się absolutnie tutaj nie nudzę, ponieważ za każdym razem, kiedy myślę być może o jakiejś zmianie, to za każdym razem Allegro samo się też zmienia. Allegro jest bardzo zmienne, więc myślę, że to jest taka pierwsza rzecz, która nas łączy, czyli też ta zmiana i pokazywanie, że świat jest bardzo różnorodny. I to jest kolejna rzecz, różnorodność. Myślę, że to jest kolejna wartość, która też łączy TEDx Women z Allegro, czyli nastawienie na to, że musimy zadbać o różne punkty widzenia, ale też akceptować te różne punkty widzenia. I myślę, że to są takie dwa największe punkty, które tutaj nas bardzo łączą. Allegro ma bardzo mocną strategię zrównoważonego rozwoju i właśnie jednym z punktów, który jest też dla nas ważny, jest właśnie różnorodność i inkluzywność. I dlatego też zdecydowaliśmy się na to partnerstwo. Ale mówisz o różnorodności i inkluzywności. W środowisku, w społeczności około TEDxowej, w szczególności tej dotyczącej właśnie kobiet, czyli Warsaw Women, bardzo dużo mówi się o roli wsparcia w rozwoju kobiet, w szczególności w biznesie, a w jeszcze większej szczególności w IT czy też nowych technologiach. Tak. Powiedz mi, czy ty, Alino, czujesz się wspierana we własnej organizacji? Absolutnie tak. Tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o Allegro, to mogę tutaj zdradzić liczby. W Allegro wśród wszystkich aktywnych osób pracujących w naszej organizacji mamy 40% kobiet. Natomiast 29% to procent kobiet na kierowniczych stanowiskach, więc nadal jeszcze mamy sporo do zrobienia. Natomiast z mojej perspektywy jestem absolutnie wspierana. Mamy z jednej strony szkolenia, które zachęcają nas właśnie do wzmacniania tej różnorodności myślenia. Mamy taki program MindUp, do którego możemy się zapisać i nie tylko uczymy się twardych umiejętności, ale oczywiście miękkich. Na czym ten program polega, jeśli mogę zapytać? Tak, to jest niesamowita inicjatywa, ponieważ program MindUp to jest taka nasza platforma szkoleniowa. Aha. Mamy szkolenia zewnętrzne, ale największą wartością są szkolenia wewnętrzne, gdzie pracownicy przygotowują szkolenia też dla innych kolegów czy koleżanek, więc naprawdę jeśli chodzi tutaj o system edukacji wewnątrz Allegro, jest to on olbrzymi, ale myślę, że też przez to, że nastawiamy się właśnie na to dzielenie się wiedzą i właśnie pokazywanie tych różnych punktów widzenia, mamy tę platformę, mamy też wielką otwartość mówienia o tym, co nam się podoba, a co nie, więc myślę, że to jest też taki punkt, który absolutnie też wspiera nasz rozwój i dzięki temu myślę, że jestem tak bardzo też związana tutaj z tym miejscem. Wiesz co, ja tutaj usłyszałem co najmniej kilka kolejnych wartości, które łączą Allegro z TEDx Warsaw Women. Natomiast pozwól, że zapytam cię kolejną rzecz, bo patrząc na twoją karierę zawodową, ja widzę olbrzymią drogę, którą wykonałaś. To jest naprawdę, tak podejrzewam, ogrom pracy twojej własnej. Ale mówi się, że jest wielu ojców sukcesu i tak się spodziewam, że być może, tutaj popraw mnie, jeśli jestem w błędzie, tak może być również w twoim przypadku. A propos wsparcia, czy znalazłaś na swojej tej długiej drodze zawodowej, rozwoju, takie osoby, takie sytuacje, takich mentorów, którzy w jakiś szczególny sposób wsparli cię jako kobietę, ale też jako człowieka w twoim rozwoju?
osoby, których nie zapomnisz, które wywarły na tobie olbrzymi wpływ. Tak, i na początek w ogóle podziękuję ci bardzo, bo tutaj bardzo dużo miłych słów słyszę o sobie i myślę, że to jest też to, czego my kobiety nie doceniamy, czyli faktycznie, jak powiedziałeś, że mam tyle zasług, to od razu się wyprostowałam, więc jest to bardzo miłe i myślę, że powinniśmy sobie o tym przypominać, ale i to jest coś, co należy do nas i na pewno to jest nasza motywacja, nasza ciężka praca, ale też mądra praca przede wszystkim. Nie byłoby jej, nie byłoby pewnie tych sukcesów, gdyby nie mentorzy, których spotyka się na drodze. Ja w ogóle wierzę w coś takiego jak mentoring sytuacyjny i to, co słyszę od ludzi, czy na przykład z naszego spotkania, na pewno też bardzo wiele wyniosę. Natomiast jest kilka osób, które towarzyszyły mi w tej drodze, wspierały mnie też w trakcie, kiedy rozwijałam się w tej organizacji, ale też poza organizacją. Myślę, że niektórych mentorów musimy szukać, niektórzy mentorzy są koło nas i też powinniśmy ich dostrzegać, nawet jeśli nie są takimi nazwanymi mentorami z nazwiska, więc myślę, że to jest też bardzo ważne. Ale mam kilka takich nazwisk, którym teraz bardzo dziękuję również. Alino, ja na twoim LinkedInie zauważyłem, że ty lubisz opierać się na dowodach, na twardych danych, więc ja teraz cię zapytam w bardzo twardy sposób, kto konkretnie, bądź jaka konkretna sytuacja. Czy chciałabyś się podzielić z nami jakimś konkretnym przykładem takiego wsparcia, który rzeczywiście pomógł ci w życiu zawodowym, bądź ogólnie w życiu? Z chęcią opowiem ci. Myślę, że zwrócę uwagę na coś, co dla kobiet jest szczególnie istotne, to planowanie kariery i planowanie macierzyństwa. Jest to na pewno skomplikowany proces, bo nie zawsze da się to zaplanować. Nie zawsze wychodzi też nam tak, jakbyśmy tego pragnęli, prawda? Więc myślę, że to są też takie sytuacje, w których na pewno potrzebujemy bardzo dużo wsparcia naszego pracodawcy, ale myślę, że to, czego najbardziej potrzebujemy, to właśnie tych mentorów wewnątrz organizacji, którzy nam pomogą przejść przez ten proces. Bo jedno to przygotowanie się, potem znikamy na jakiś czas z organizacji. Ja miałam 3 takie przerwy w swojej karierze i potem wracamy i nagle jesteśmy trochę w innym świecie, bo na przykład w tak szybko zmieniającym się środowisku, jakim jest Allegro, to nagle pojawiamy się zupełnie w innej organizacji, zupełnie w innym zespole. I na pewno są potrzebni nam tacy ludzie, a ja miałam takich kilka osób, którzy mi pomogli. Miałam to szczęście, że akurat byli to mężczyźni, ale mieli bardzo duże wyczucie, czego mi też w tym momencie potrzeba. No, z racji tego, że ja jestem w środowisku technologicznym, to przyznam ci się, że bardzo rzadko byłam w zespołach, w których były kobiety i to mnie smuci. Natomiast miałam to szczęście, że w zespołach typowo męskich, zespołach, w których byłam bardzo często jedyną kobietą, dostawałam na pewno bardzo duże też takie wsparcie. I myślę, że też co jest ważne w tej całej opowieści, to, że my nie znikamy. To jest pewien proces, my cały czas jesteśmy, też się rozwijamy pomiędzy tymi przerwami, w których nas nie ma, jeśli faktycznie planujemy, powiedzmy, jakąś dłuższą nieobecność. Więc myślę, że to jest też bardzo ważne. Jedna rzecz, przygotowanie się, druga rzecz, powrót, ale też właśnie tak jak tutaj pytałeś już konkretnie o osoby, to myślę, że osoby, z którymi pracujemy, nasi liderzy, powiedziała, nie przełożeni, może to tak korporacyjnie brzmi, nasi liderzy i nasi pracowniczy ci i nasi przyjaciele, których mamy w organizacji wokół siebie. Bardzo serdecznie ci dziękuję, bo to osobista historia na pewno, natomiast bardzo ważna moim zdaniem, bardzo ważna z punktu widzenia rzeczywiście wsparcia rozwoju kobiet w organizacjach. Ja sądzę w ogóle, że to jest bardzo ważny temat, bo jednak mam wrażenie, że poczucie bezpieczeństwa kobiet to ten element, który może sprzyjać bądź całkowicie hamować macierzyństwo, więc tutaj uwaga do pracodawców, zadbajcie o ten element.
Tak, absolutnie. Nawiązując do badań z Europejskiego Forum Ekonomicznego, jest to jedna z istotnych i kluczowych barier, które kobiety widzą i która powstrzymuje kobiety przed rozwojem w właśnie takim, na takich ścieżkach menedżerskich. Natomiast z mojego doświadczenia i chciałabym absolutnie to podkreślić, jest to wszystko możliwe, wymaga to. Da się to wszystko pogodzić. Da się to wszystko dobrze zaplanować. Aha. Tak sobie o tym myślę. Bo godzenie jest bardzo trudne. Natomiast zaplanowanie i faktycznie też proszenie o pomoc w tym wszystkim jest tutaj bardzo istotne. Ja się nauczyłam prosić o pomoc. Czyli proszenie o pomoc i uzyskiwanie tej pomocy, czyli odpowiednie wsparcie. Ty, Alino, jesteś liderką w swoich zespołach. Powiedz mi, jak w swoich zespołach dbasz o współpracę? To znaczy, po pierwsze, czy rzeczywiście w twoich zespołach pojawiają się kobiety i czy to w jakikolwiek sposób wpływa na polepszanie, zawiązywanie tej współpracy w zespołach? Tak, ja w ogóle sobie myślę o tym, że trochę mówimy dużo właśnie o tym, że potrzebujemy więcej kobiet w miejscach pracy, natomiast ja sobie myślę, że powinniśmy mówić o tym, że potrzebujemy więcej różnorodności. I trochę z punktu widzenia właśnie psychologii poznawczej, to ta różnorodność jest nam potrzebna, ponieważ z tej różnorodności tworzymy lepsze rzeczy, z których potem mogą korzystać nasi klienci, więc tak naprawdę ja szukam różnorodności. Myślę, że to jest taka moja pierwsza myśl. Może tutaj już też trochę nawiążę do tego, że faktycznie staram się wykorzystywać to, w jakim miejscu organizacji jestem. I też właśnie ostatnio stworzyliśmy taki program dla kobiet, dla liderek, żeby też wzmocnić liderki w tym i zachęcić właściwie do tego, żeby w tym świecie technologicznym rozwijać się na ścieżce menedżerskiej. Stworzyliśmy taki program Leadership by Design. Jak to działa? Tak, jak to działa. Dopiero zaczynamy, natomiast bardzo się cieszę, bo zaczynamy, start jest w grudniu, więc już nie mogę się doczekać. Kilka szczegółów na gorąco, oczywiście. Leadership by Design. Tutaj przyznam ci się, że początek, jaki był początek tego programu w ogóle, zaczęło się od rozmowy z moim obecnym przełożonym, Davidem Robertsem, który przyszedł do naszej organizacji też z zupełnie z innej kultury. I właściwie zaczęliśmy o tym rozmawiać, że przydałby się taki program, żeby ten program był trochę takim symbolem i pokazał, że jest to dla nas ważne i żeby był to taki komunikat. Więc ja sobie pomyślałam, że nie chciałabym, żeby to było jakieś pojedyncze szkolenie, chciałabym bardziej, żeby naprawdę dało to dużą wartość. Czyli jakiś konkretny program. Konkretny program. I teraz też pomyślałam sobie o tym, że wykorzystam to, co potrafię, proces projektowy. Proces projektowy, czyli cały proces projektowania, właściwie przeprojektowywania, i tutaj nawiązuję właśnie do myśli przewodniej tegorocznego TEDx Women. Redefinicję. Tak naprawdę do przeprojektowania tego, jakim chcę być liderem, jaką chcę być liderką, po to, żeby faktycznie w tym różnorodnym świecie dać maksimum swoich możliwości, swój największy potencjał, ale też złamać te bariery, które w sobie mam. Więc jeśli chodzi o Leadership by Design, to też równolegle właśnie z tym moim pomysłem pojawiła się na rynku książka Agi Szustek, którą też serdecznie pozdrawiam, która też jest tutaj blisko TEDx, więc zawiązałyśmy partnerstwo i razem na bazie też pracy Agnieszki tworzymy program, w którym chcemy przeprojektować leadership. I tutaj akurat ta najbliższa edycja będzie edycją dla kobiet z technologii.
Tak. I myślę, że tutaj postawię kropkę. Jeśli będzie większe zainteresowanie programem, to z chęcią jeszcze odpowiem na te pytania. Jakbyś przypomniała jeszcze raz nazwę tego programu, ponieważ ja mam nadzieję, że nasi widzowie, jeżeli to jest program gdzieś dostępny publicznie. Nie, to program jest skrojony na miarę Allegro. Czyli nie zauważymy tego nigdzie w Google'u, to coś waszego wewnętrznego. Naszego wewnętrznego to akurat jest skierowane typowo pod skrojone pod nas. Natomiast oczywiście też wspieramy wiele inicjatyw zewnętrznych jako Allegro. Tutaj akurat mamy program wewnętrzny, ale też jako Allegro bierzemy udział w różnych innych inicjatywach typu Dare IT, gdzie też dajemy od siebie na zewnątrz to co mamy najlepsze, czyli naszą wiedzę i umiejętności i nasze doświadczenie w pracy, żeby faktycznie szerzyć to, czego sami się nauczyliśmy. Więc z jednej strony wewnętrznie się wzmacniamy, a potem oddajemy światu to, co mamy najlepszego. Alino, ja podejrzewam, że nasza rozmowa mogłaby trwać o wiele dłużej, bo mnóstwo tutaj wartości słyszę i takich elementów polityki społecznej odpowiedzialności, więc widzę, że w Allegro to rzeczywiście jest dość mocno umocowane. Natomiast goni nas troszeczkę czas, więc pozwoliłbym sobie na koniec jeszcze ciebie jako Alinę zapytać. Jesteś w środowisku TEDx. Masz jakiegoś ulubionego mówca TEDxowego bądź jakieś ulubione wystąpienie, jakąś ulubioną myśl? Mam mnóstwo, bo mam zainstalowaną aplikację TEDx w telefonie. Czyli także TED zawsze pod ręką. TED zawsze pod ręką. Bardzo lubię wyszukiwać te prezentacje, które mają mnie zaskoczyć i faktycznie czasami mnie zaskakują, bo dzisiaj na przykład, chociaż nie interesuję się bardzo kosmosem, to dzisiaj o Astranowa oglądałam prezentację. Natomiast oczywiście zawsze wracam myślami do Sir Kena Robinsona, który faktycznie zmienił oblicze naszej edukacji, ale też sposób, w jaki mówi, jest niesamowity. I zawsze oczywiście podpatruję mówców TEDxowych również, jak prezentują, ale przede wszystkim inspiruję się tymi wszystkimi historiami, które są niesamowite i zawsze zazdroszczę, że jest tyle niesamowitych historii, dlaczego ja ich nie mam, ale dzisiaj jestem zaszczycona właśnie, że mogę tu być. Ale to ja zapytam cię wprost, kiedy w takim razie świat zobaczy na czerwonej kropce Alinę Magowską? Ojejku, bardzo bym chciała. Bardzo bym chciała, ale jest to na pewno moje marzenie i myślę, że wpiszę je sobie na swoją listę marzeń. Podobno marzenia są po to, żeby odważnie po nie sięgać, więc w imieniu całego zespołu i organizatorów, i mentorów, czyli osób, które wspierają takie osoby, które się wahają, pomagają przygotować to wystąpienie, serdecznie cię zapraszamy. Za dzisiejszą rozmowę chciałbym ci serdecznie podziękować. Dziękuję. Mam nadzieję, że będziesz ją cudownie wspominała, bo usłyszeliśmy od ciebie naprawdę bardzo dużo wartości, więc serdecznie dziękuję. Dziękuję również państwu, że byli państwo z nami. Mam nadzieję, że ta rozmowa była równie interesująca dla państwa i równie inspirująca. I oczywiście zapraszam na samo wydarzenie już 9 grudnia w Warszawie. TEDx Warsaw Women edycja 2022. Zapraszamy.